Przepraszam, jestem bardzo wrażliwa. Te wszystkie lata na TikToku i wsparcie tej aplikacji są tutaj. Ile to już lat? Ponad 3 lata. Czyli prawie od początku platformy. Tak. Ale skoro już tu jestem, to chciałabym powiedzieć coś ważnego. Zawsze chciałam to zrobić przed taką publicznością. Chciałabym, żebyśmy my, koledzy, koleżanki z branży, z mediów społecznościowych, zaczęli siebie traktować nawzajem równo, z szacunkiem i zaufaniem, bo nam tego brakuje. Brakuje nam wsparcia. Wielkie dziękuję. Nasze liczby, nasza liczba obserwujących, wyświetleń i polubień to jest wynik naszej pracy, naszej ciężkiej pracy i wytrwałości. A poza tymi sukcesami kryje się człowiek z zmartwieniami, problemami, taki sam jak jeden z naszych fanów. I chciałabym, żebyśmy patrzyli na siebie równo, nie szukali w sobie zysków i profitów, tylko traktowali siebie z szacunkiem i przede wszystkim wspierali. Bo nie liczby nas definiują, tylko nasze wartości. Także ja bardzo, bardzo dziękuję.